Kazanie ma tytuł Błogosławione wybory Pana Boga. Ważny tytuł. Wybory Pana Boga. Czyli tak, jest Pan Bóg i On ma wybory. On ma wolną wolę. Nie wiem, czy Ty wiesz o tym, że Bóg ma wolną wolę też. On nie jest predestynowany, zmuszany do podejmowania. On nie z konieczności, jeżeli Ciebie kocha, to On nie kocha Ciebie z konieczności, dlatego, bo musi. Tylko On kocha Ciebie dlatego, bo wybrał. Ja dzisiaj o wyborach dlatego, bo za nami wybory. Nie wiem, czy wiecie, ale tydzień temu były wybory. Były wybory i pomyślałem sobie, że w związku z tym, że jesteśmy w dalszym ciągu w okresie wyborów, bo dalej ta dyskusja, ona się nie skończyła, tylko ona się gdzieś tam toczy w mediach, tak? I ja sobie tak pomyślałem, że właśnie z wyborów uczynię temat dzisiejszego naszego rozmyślania, takiego naszego. I przeczytajmy sobie, słuchajcie, fragment pochodzący z pierwszego listu do Koryntian. Od razu mówię, pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, wersety od 26 do 31 będziemy czytać. Otwórzcie sobie, jak macie Biblię, kto ma, może sobie otworzyć. Tak, pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, wersety od 26 do 31 i tu jest, zaczyna się tak, bo przyjrzyjcie się, tak, więc tak, rozglądnijmy się naokoło siebie, przyjrzyjmy się, tak, porozglądajmy się, bo tak tu jest napisane, przypatrzcie się, przyjrzyjcie się, bracia, więc się przypatrzmy na siebie nawzajem, jak wyglądamy dzisiaj, nie wiem, kto jak wygląda, Krzysiu ładnie dzisiaj wygląda, tak, jak wyglądasz dzisiaj, jak się dzisiaj czujesz, dobrze, niedobrze, tak sobie, byle jak, okej. Okay. Czytamy tak, pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, wersety od 26 do 31. Bo przyjrzyjcie się waszemu powołaniu, bracia i siostry, że niewielu wśród was mądrych według ciała, niewielu wpływowych, niewielu szlachetnie urodzonych, ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg. Dzisiaj o wyborach Bożych, co Bóg wybrał, tak? Bóg wybrał to, co głupie wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. I to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co u świata niskiego rodu, co wzgardzone, wybrał Bóg to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unieważnić. Tak, aby żadne ciało nie chlubiło się wobec Boga. Dzięki Niemu zaś wy jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga, zarówno sprawiedliwością oraz poświęceniem, jak i odkupieniem, aby jak napisano, kto się chlubi, chlubił się w Panu. Panie Boże, dziękujemy Ci za dzisiejsze słowo, dziękujemy Ci za dzisiejszy czas uwielbienia, który jest za nami i prosimy Ciebie, Boże, o Twoje słowo dzisiaj skierowane do Kościoła, abyś mógł dzisiaj posilić nas swoim słowem, nakarmić nas tym słowem, aby każdy z nas tutaj, jak sobie przyszedł, wyszedł z tego miejsca nie takim samym, ale przemienionym przez Twoje słowo i aby dzisiaj z tego miejsca wyniósł coś niezwykle, niezwykle ważnego. Dar Twojego słowa. Alleluja. O to prosimy Ciebie, o Twoje dzisiejsze zrozumienie. Amen. Ostatnio, słuchajcie, była taka ciekawa sytuacja, o której się dowiedziałem, że pewna osoba, bardzo mi bliska i kochana przeze mnie, miała badania lekarskie i ona sobie poszła na te badania lekarskie, dostała takie zaproszenie i no, poszła na badania lekarskie, a tam okazało się, że to była sprzedaż pewnych produktów, zresztą nie tanich, bardzo drogich produktów, taki chwyt marketingowy. Te badania lekarskie to tylko taki haczyk i udało się tej osobie na tym spotkaniu, gdzie ona poszła zrobić sobie badania lekarskie, wcisnąć jej jakiś zestaw, nie wiem, tam było różno, jakaś poduszka, jakiś odkurzacz, jakieś coś, za banał może i to było wszystko w prezencie. To był prezent, tak? Jak kupi pani to,
to, to i to, i to, i to dostanie pani w prezencie za darmo, tak? I za to wszystko tylko ten cały jakby trzeba było tylko zapłacić, nie, już nie pamiętam ile, 15 tysięcy złotych. No taki prezent, taki, tak, wiecie, taki chwyt marketingowy, no nie? I ja jestem oburzony oczywiście, bo idzie sobie chory człowiek, emeryt, na spotkanie, bo oferuje mu się badanie lekarskie. Okazuje się, że badania nie ma, a jest tam jakaś prowadzona sprzedaż, chwyt marketingowy. Za chwileczkę pan pakuje ten cały prezent do samochodu, zawozi jej do domu i okazuje się, że już jest przygotowana jakaś rata i umowa z banku, że bank daje tutaj na to wszystko kredyt, a potem tylko okazuje się, że za to wszystko trzeba zapłacić. No nie? Taki paskudny chwyt marketingowy. Tak, jak weźmie pani od nas i kupi to i to, to to i to i to dostaniesz w prezencie. Obietnica, obietnica, no nie? Otrzymasz coś i to za darmo, rozumiesz? No nie za darmo, tak? I z obietnicami zawsze związane jest u nas coś takiego, że no jak ja coś otrzymuję za darmo, to to jest pewnym darem. Ja jestem oburzony na to, bo to jest po prostu nieuczciwe i to jest paskudna reklama. I to tak troszeczkę odnośnie wyborów mówię. Jest różnica, jest coś, co jest rzeczywistością, a faktem, a coś, co jest jedynie tanią reklamą, jakimś marketingiem. I tu jest olbrzymia różnica. I mówię to w kontekście wyborów, ponieważ wielu ludzi różne rzeczy nam obiecywało i dalej obiecuje, a my nie jesteśmy głupi i różne rzeczy oni mówią i ja sobie tak myślę, one chyba nie mają żadnego znaczenia te rzeczy tak właściwie, bo jest jakiś pewien program, oni muszą to mówić, bardzo często zresztą kłamią i dzisiaj siostry i bracia, ja chcę, abyśmy dobrze wybierali, abyśmy dobrze wybierali. Przede wszystkim wybierz Boga. Wybierz życie. Dzisiaj czytaliśmy zresztą tutaj z Księgi Powtórzonego Prawa. Wybierz życie, 30 rozdział. Jeżeli chcesz coś bardzo dobrze wybrać, wybierz życie. Wybierz Boga, abyś mógł żyć. Tak? Abyś jutro, wiesz, nie obudził się ze zdziwieniem, co wybrałeś i jak wygląda twoje życie. Tak? Zastanów się, jak wybierasz. I w związku z tym, że jesteśmy w okresie wyborów, ja chciałbym się dzisiaj przyjrzeć tym wyborom, ale jednak, które może już nie my popełniamy, ale które Bóg popełnia, które Bóg wybiera. Bowiem tematem naszego rozważenia są wybory Pana Boga, które są błogosławione. Błogosławione są wybory Pana Boga. Tak? I była cisza wyborcza, ale ona była. Ja dzisiaj chcę, więc w związku z tym nie wolno było, wiecie, mówić o wyborach, nie można było mówić o konkretnym kandydacie. Był taki zakaz agitacji politycznej, to wszystko było, zakaz objęty wszelkimi jakimiś takimi wystąpieniami publicznymi z udziałem kandydatów, nie wolno im było tego, a za załamanie ciszy wyborczej groziły jakieś tam ciężkie, jakieś tam surowe, jakieś kary. Ale to było, słuchajcie. I ja nie wiem, czy wy tak macie, ale ja tak mam, że dopiero teraz dopiero się zaczęło. Nie oglądam telewizji, nie mam, ale kto ma, to współczuję. I ja sobie tak myślę, że tak troszeczkę odsapnąć, nieraz może nawet i przydałby nam się taki nawet i rok czasu ciszy wyborczej. Tak, taka cisza wyborcza, ale tak przez rok czasu, abyśmy mogli troszeczkę odsapnąć od tego. I tak, myślę sobie, że tak, przyszliśmy do kościoła, i chcieliśmy sobie odetchnąć od tych wszystkich rzeczy związanych z wyborami, od tych spraw, informacji, reklam, ogłoszeń, tak? A ja tymczasem zapraszam was do takiego kazania na temat wyborów. Ciekawa sprawa. I to jest trochę przykre, nie? Bo sobie tak myślałeś, że sobie właśnie wyrwałeś się z domu, żeby niekoniecznie o tym myśleć, a tu tak jest o wyborach. I chciałbym, żebyśmy mogli przejść tutaj do tekstu teraz, bo kiedy przyglądamy się temu tekstowi z pierwszego listu do Koryntian,
pierwszy rozdział, 26 werset do 31, to pojawi się tam takie moje retoryczne takie pytanie, taka troszeczkę sprzeczność albo takie dwie strony, które stoją do siebie troszeczkę w opozycji, które wyglądają w ten sposób, że tak, mamy Boga, który wybiera, popatrzcie sobie w tekst, ale kogo wybiera? Kogo wybiera? Popatrzcie, z jednej strony mamy tak, głupich, słabych i pogardzanych Bóg wybiera, a z drugiej strony mamy mądrych, mocnych i szlachetnie urodzonych. Tak? Mamy w tekście. I chcę się ciebie dzisiaj zapytać, to jest ważne pytanie, do której grupy należysz? Tak? I nie odpowiadaj sobie za szybko. Do której grupy należysz? Do której? Do pierwszej czy do drugiej? Tak? Bo Paweł nie zostawił nam specjalnie tutaj dużo wyboru, bo tak, możesz być albo głupi, słaby i pogardzany z jednej strony, albo mądry, mocny i szlachetnie urodzony. Tak wygląda z tekstu, tak? Tak? Okej. Ale czujemy tu pewien podstęp. Czujemy podstęp, bo wiemy, że Paweł mówi i my wiemy, kogo wybrał. Bóg. Którą grupę tutaj Bóg wybrał? No właśnie. Bóg wybrał szlachetnie urodzonych, mądrych, silnych, ładnych, przystojnych, zdrowych, bogatych. I w ogóle takich wybrał Bóg, tak? Prawda? Tak czytasz w tekście? No nie. No pokiwajcie głową, tak? Nie, nie wiem. Nie. Nie zgadzacie się z tym. No nie zgadzamy się z tym, nie zgadzamy się, bo no dobra, a jeśli Bóg nie wybrał mądrych, mocnych i szlachetnie urodzonych, to znaczy, że wybrał kogo? No właśnie, wybrał głupich, słabych i pogardzanych, tych, którzy, brawo Gosia, tych, którzy się mają źle, chorych, tych wybrał, do tych przyszedł, tak? Lekarza nie potrzebują zdrowi, ale lekarza potrzebują ci, którzy się źle mają, tak? Dobrze, kochani, to było tak tytułem wstępu naszych błogosławionych wyborów Pana Boga. Już wiemy, kogo Pan Bóg wybrał. A teraz porozmawiajmy sobie chwileczkę o gwiazdach. Mamy w Polsce, zresztą tutaj, jeśli chodzi o spraw gwiazd i wszechświata, specjalistę. Mamy króla astronomii, to jest Mikołaj Kopernik. Super, brawo Gosia, super. Normalnie ty dzisiaj jesteś gwiazdeczką. Jestem okej. Mikołaj Kopernik działał, jak wiemy, gdzie? We Fromborku. Tak? Fromborku. Dobra, okej. Okay. I chcę tylko tak na wstępie, ale to tylko w nawiasach. I Mikołaj Kopernik nie był kobietą. Tak? Wiemy, że we wszechświecie jest ile miliardów galaktyk? Nie powiem nieskończona ilość, bo to jest skończona ilość, tylko Bóg jest nieskończony, a wszystko inne jest skończone. Ale niektórzy naukowcy mówią 10 miliardów galaktyk. Tyle jest we wszechświecie. Bóg stworzył te 10 miliardów galaktyk. Wszystko Bóg stworzył. Jeśli tak, to można powiedzieć, oczywiście to jest, tak, te 10 miliardów to jest tylko taka przybliżona wartość, tak naprawdę i umowna na pewno wartość. Tak naprawdę nikt tego nie wie, ile miliardów galaktyk jest we wszechświecie. Podaję taką się przybliżoną wielkość, i zresztą umowną bardzo. Chcę tylko powiedzieć, że to jest 10 miliardów, a ja próbowałem sobie obliczyć, ile to jest 1 miliard i przełożyć to na czas. I jeśli chciałbyś policzyć 1 miliard tylko, licząc sobie raz, dwa, trzy, co jedną sekundę, tak, to wiesz, ile czasu by ci to zajęło? 31 688 lat, 1 miesiąc i 13 dni. Tyle to jest 1 miliard tylko, jeśli byś chciał to policzyć, licząc z prędkością jednej sekundy. Tak? Tyle galaktyk. I każda z tych galaktyk, słuchaj, liczyć sobie może po 100, 200, może 400 miliardów gwiazd. Kto to wie? Nikt tego nie wie. I wokół każdej gwiazdy kręci się ileś planet.
I Bóg stworzył to wszystko. Bóg stworzył to wszystko. On jest stwórcą. W taki sposób stworzył. I tutaj możesz sobie podstawić, nie wiem, swoją teorię na temat stworzenia świata. Nie wiem, jesteś kreacjonistą młodej ziemi, starej ziemi, jesteś, nie wiem, za inteligentnym projektem, za jakimś rodzajem ewolucjonizmu, cokolwiek. Podstaw sobie tutaj, co tam sobie uważasz. Ja jestem kreacjonistą młodej ziemi, sobie podstawiam, jestem kreacjonistą młodej ziemi, tak? Ostatecznie u podstaw i tak wszystkiego stoi Bóg, który to wszystko stworzył. Jakąkolwiek sobie teorię wyznajesz. I popatrz, Bóg tworzy to wszystko, a potem z tego wszystkiego On wybiera. Z 10 miliardów galaktyk wybiera jedną galaktykę. I ona nosi nazwę Droga Mleczna. Zresztą galaktyka pochodzi od takiego greckiego słowa galla, czyli mleko, więc stąd Droga Mleczna, stąd ta nazwa galaktyki. I wybiera sobie jedną galaktykę, a z tej galaktyki wybiera sobie jeden układ słoneczny, nasz, i w tym układzie słonecznym wybiera sobie jedną planetę, naszą, Ziemię, i to jest jego wybór. Jego wybór, bo my mówimy o wyborach dzisiaj, o wyborach Pana Boga. Na tej ziemi Bóg zakłada sobie ogród. W tym ogrodzie, spośród całego stworzenia, Bóg wybiera sobie jednego człowieka, Adama, z którego postanawia stworzyć za chwileczkę drugiego człowieka, Ewę, i postanawia obdarzyć ich miłością. Z nich rodzi się rodzaj ludzki, a potem z tej ludzkości, która się urodziła, wybiera sobie jeden naród, który nazywa się Izrael. Z tego narodu potem wybiera sobie jedno pokolenie, które nazywa się pokoleniem Judy. A z tego pokolenia wybiera sobie jednego człowieka o imieniu Dawid. I z całego tego domu Dawida w końcu Bóg wybrał sobie jedno skromne małżeństwo. Z tych jego wyborów mamy to dzieciątko, które narodziło się w Betlejem i które stanowi dla nas podstawę naszego zachwytu. Zachwyt, uwielbienie do Boga, nasze uwielbienie, które my widzimy w tym małym, malutkim dzieciątku. Objaw pełnej miłości Boga do człowieka. Bóg wybrał z całego wszechświata, słuchajcie, jedną galaktykę, w tej galaktyce spośród miliardów słońc, jedno słońce, a z tych wielu planet krążących jedną planetę, na tej planecie wybrał sobie jeden ogród, jednego człowieka, spośród wielu ludzi wybrał sobie potem Izraela, pokolenie Judy spośród narodu Izraela, potem wybrał sobie jednego człowieka, Dawida, jego dom, aby tam wybrać dwoje ludzi, nic nieznaczących, młodych ludzi, nie mających żadnych pieniędzy, nawet własnego domu, niewpływowych, aby złożyć w nich, w ich domu, największy ze wszystkich skarbów, który ma na imię Jezus Chrystus. Jezus Chrystus, Bóg to wybrał. Bóg tak sobie wybrał. Ten Chrystus stworzył, bo tak my czytamy w Słowie, On stworzył wszystko od początku, ale On stworzył coś jeszcze jednego, oprócz tego całego pięknego świata. On stworzył swój Kościół. Stworzył swój Kościół i przez ten Kościół stworzył i dał początek zupełnie nowemu światu. To jest fascynujące. Słuchajcie, Boże wybory, które powodują, że pomimo grzechu, pomimo dramatu, który się dokonał przez grzech, pomimo śmierci, Bóg schodził coraz niżej i niżej, coraz głębiej, aż znalazł miejsce w ubogiej rodzinie, przez którą okazało się błogosławione są wszystkie narody i wszystkie inne rodziny. Jezus Chrystus. To doświadczenie pozwala nam widzieć w tym tekście pewną zaskakującą, absolutnie przewrotność Pana Boga. To jest Jego przewrotność, Jego wybór. Bóg dokonał wyboru.
wybrał Ciebie spośród tego całego pięknego świata, mógł wybrać wszystko inne, ale Bóg wybrał Ciebie. I tutaj mógł powiedzieć po imieniu, wybrał Ciebie Zosiu, wybrał Ciebie Gosiu, wybrał Ciebie Kasiu, wybrał Ciebie Alicjo, Dominiko, wybrał Ciebie Darku, wybrał Ciebie Krzysiu, wybrał Edytkę, wybrał Martę, wybrał Bożenkę i wybrał Marku Ciebie. Ciebie wybrał. Bóg Ciebie wybrał. A wszelkie potępienie złożył na siebie i na swojego Syna. A wybrał Ciebie, abyś żył. Tak brzmi pewna zasada teologiczna. Bóg wybrał człowieka, a potępił własnego Syna. Bóg złożył na Niego wszelki grzech, wszelką karę, wszelką chorobę, wszelką niemoc. Wszystko to zrobił, ponieważ wybrał Ciebie, abyś Ty żył. I ja wiem, że to jest najbardziej skomplikowane teologiczne założenie i bardzo trudno jest mi to wytłumaczyć. I ja wcale tego nie zamierzam wyjaśniać, zresztą do końca tego nie rozumiem. Ale wiem jedno. Bóg chce, aby wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy, do poznania Boga. Aby wszyscy ludzie byli zbawieni. To wiem, choć tego nie rozumiem i nie potrafię tego wytłumaczyć. Jego planem, Jego myślą jest to, abyś mógł otrzymać ten najpiękniejszy z darów, dar życia na wieki. I chcę zwrócić Waszą uwagę na to, że Jego wybór to Ty. To Ty. To jest Jego wybór. Bóg był gotów zostawić wszystko, był gotów nawet wziąć na siebie wszystkie Twoje obciążenia, jakiekolwiek genetyczne, wszystkie Twoje słabości, całą Twoją niemoc i tę, którą masz i tę, o której nawet nie wiesz, że może masz. Wszystko to, co jest najdramatyczniejsze, On zdecydował się wziąć na siebie, ponieważ Ciebie kocha. Bóg Ciebie kocha. Chciałbym, żebyś o tym pamiętał, żebyś to wiedział i żebyś się do tego dzisiaj mógł przekonać, ale nie tylko, wiesz, intelektualnie. Jest taki piękny tekst, który chciałbym przywołać jako drugi. To jest z Księgi Powtórzonego Prawa z kolei, z 7 rozdziału. Ten dzisiaj czytaliśmy z 30. Natomiast Księga Powtórzonego Prawa, 7 rozdział, otwórzmy sobie. Ja przeczytam jeszcze jeden tekst, od 6 do 12 wersetu przeczytam. Tak, otwórzcie sobie. Jest tak napisane. Gdyż Ty jesteś świętym ludem Pana, Boga Twego. Ciebie wybrał Pan, Bóg Twój, spośród wszystkich ludów na ziemi. Tak tu jest napisane. Ciebie wybrał Pan. Jeżeli pytasz się mnie o dowód, gdzie to jest w Biblii napisane, to jest tu napisane. Ciebie wybrał Pan, Bóg Twój, spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był Jego wyłączną własnością. Nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy. Przylgnął Pan do Was i Was wybrał, gdyż jesteście najmniej liczni ze wszystkich ludów. Lecz w miłości swej ku Wam i dlatego, że dochowuje przysięgi, którą złożył waszym ojcom, wyprowadził was Pan możną ręką i wybawił cię z domu niewoli, z ręki Faraona, króla egipskiego. A tak wiedz, że Pan Bóg twój jest Bogiem, Bogiem wiernym, który do tysiącznego pokolenia dochowuje przymierza i okazuje łaskę tym, którzy go miłują i strzegą jego przykazań. Lecz sam odpłaca tym, którzy go nienawidzą, aby ich wytracić. Nie zwleka, ale odpłaca temu samemu, kto go nienawidzi. Przestrzegaj więc przykazań, ustaw i praw, które ja ci dzisiaj nakazuję spełniać. Za to zaś, że będziecie słuchać tych praw i przestrzegać ich oraz je spełniać, Pan Bóg twój dochowa ci przymierza i obietnicy łaski, które przysiągł Twoim ojcom. Piękne słowa, słuchajcie. Boża obietnica z jednej strony, ale tu jest oczywiście w tej drugiej części
to, co jest napisane, jest tak samo ważne, jak to, co jest napisane w pierwszej części. Jest obietnica, oczywiście, że tak, ale jest też przestroga. Musisz uważać. Bóg wybiera i dokonał wyboru i to również jest prawdą, jak to, że ty też masz wybór. Możesz dokonać tragicznych wyborów. Wybór należy do ciebie też. On jest w twoich rękach. I ja chcę dzisiaj, żebyśmy zobaczyli, że jest tutaj zawarta cała Ewangelia w tym. Ewangelia, która mówi jedną rzecz, że Bóg dokonał pewnego wyboru w swojej niezmierzonej woli i ten wybór polega na tym, że nie to, co mocne, ani to, co silne, ani to, co szlachetnie urodzone, ani to, co potężne, wspaniałe, bogate, zdrowe, nie to Bóg wybrał. Ale Bóg wybrał co? Bóg wybrał to, co słabe, wybrał to, co niemocne, wybrał to, co liche. Bóg wybrał mnie, wybrał ciebie. Nie wiem, możesz podstawić pod to siebie? Bo może jesteś bogaty, mądry, takim siebie uważasz, jakiś szlachetnie urodzony, jakiś, tak? Nie wiem. Swoje imię możesz podstawić? I to jest dla mnie coś i pozostaje dla mnie to coś niesamowitego. Bo Bóg lubi posługiwać się ludźmi, którzy są słabi, którzy są mierni, którzy może nawet nie tylko w swoich własnych oczach nie zasługują na uznanie, ale w oczach innych ludzi też nie zasługują na uznanie. Takich ludzi wybrał Bóg. Wiecie co, my z Krzysiem wychodzimy na ulicę i wiecie co, tam nam się śmieją w twarz. Tacy lisi dwaj wyszli sobie, nawet nie jesteśmy wielkiego wzrostu. Takie małe pyrtki dwa normalnie i pewnie jesteśmy niezłym tam pośmiewiskiem. Ale stoimy tam, słuchajcie, głosimy Ewangelię o Jezusie Chrystusie tuż przed siedliskiem szatana w Rzeszowie i nic, nikt nam nie robi. Nie śmie nawet, nie wiem, swojego paluszka, kopytka u nóżki podnieść na nas. I my tam już głosimy wiele miesięcy? Dlaczego? Bo Bóg nas wybrał, Krzysiu, żebyśmy tam głosili. A to, co Bóg otwiera, to nikt zamknąć nie jest w stanie. Żadna największa demoniczna moc. Oni tam po prostu są cieniasy. I czasami, ale mimo wszystko, Krzysiu, naprawdę, ja tam stoję przed tą galerią Rzeszów i robię różne rzeczy w swoim życiu, ale myślę o sobie, że się do tego nie nadaję. Kompletnie, naprawdę, bo... ale dobra, ale ty też możesz tak o sobie czasami myśleć. I możemy myśleć o sobie, że się nie nadajemy. Tak? Nie nadaje się jako chrześcijanin, inni się nadają do tego, na przykład, aby służyć Bogu. Inni tak. Inni się nadają. Patrzysz na pastora, on się nadaje tutaj jak najlepiej, tak? Patrzysz na ludzi, którzy coś robią, nie wiem, myślisz sobie, oni mogą, ja nie mogę, ja nie potrafię, jestem nikim, jestem jakimś takim mało znaczącym kimś i chcę ci powiedzieć, że bardziej się nadajesz, jak tak o sobie myślisz. Niż nawet, nie wiem, ktoś, kto jest nawet i pastorem w kościele. Bo im jesteś słabszy, im tak o sobie myślisz, tym bardziej się nadajesz. W oczach ludzkich może jesteśmy głupsi, Krzysiu. Na takich wyglądamy, idiotes, może tak nas i nawet postrzegają. Im wydajesz się kompletnie bez żadnego znaczenia, nie wiem, można sobie po tobie przejechać, albo szef pracy może sobie po prostu pod tobie, po prostu może ciebie zrypać normalnie, a tylko na dzień dobry, tylko dlatego, że przyszedłeś do pracy, bo on ma taki zły humor. Możesz się naprawdę takim możesz wydawać się w swoich oczach. Może czasami wydarzyć się coś dramatycznego w twoim życiu. Po prostu nikt się z tobą nie liczy. Być może nie liczy się z tobą nawet nikt w twoim domu,
Twoje dzieci się z Tobą nie liczą, Twoi rodzice się z Tobą nie liczą, Twój współmałżonek Tobą pomiata, gardzi. Możesz myśleć o sobie, jestem nikim, nic nie znaczę, nie potrafię nic. I prawdopodobnie mają rację. Załóżmy, nawet mają rację, niech mają, jestem człowiekiem miernym, mówię o sobie. I ja chcę dzisiaj, żebyś przeczytał ten tekst ze mną jeszcze raz. Albo u siebie w domu, z pierwszego listu do Koryntian, pierwszy rozdział. Żebyś to tak przeczytał, nie tylko umysłem, ale twoje serce, żeby to przeczytało i żebyś to zrozumiał, co tam jest napisane i żebyś to przyjął. Jedną rzecz, słuchaj, Pan wybrał ciebie nie dlatego, że jesteś lepszy od innych, byłeś, nie wiem, lepszym uczniem w szkole, najwspanialszy, najcudowniejszy, nie dlatego, że byłeś najsprytniejszy ze wszystkich, najmądrzejszy, taki mędruś i mędrek, nie dlatego Bóg ciebie wybrał, że masz liczną rodzinę i masz wiele dzieci. Pan wybrał cię dlatego, że cię pokochał. To jest jedyny powód jego wyboru, bo Bóg ciebie kocha. Tylko dlatego Bóg ciebie wybrał. Wybrał ciebie dlatego, że cię umiłował i dlatego, że On jest wierny temu Słowu. On tak zdecydował. I dlatego jesteś tutaj, chcę ci powiedzieć. Dlatego jesteś. Możesz się czuć fatalnie. Możesz uważać, że jesteś do niczego i że generalnie wszyscy inni są lepsi, ale ja chcę ci dzisiaj powiedzieć, że Bóg wybierając ciebie i stawiając ciebie w swoim świętym miejscu, on nie popełnił błędu. On ciebie wybrał z jakiegoś powodu. Miał jakiś powód, jakiś cel. Możesz sobie pomyśleć, może inni lepiej mówią, może inni lepiej śpiewają, lepiej, nie wiem co, podają kawę, lepiej się modlą, inni lepiej robią wszystko, cokolwiek inne. A ja chcę ci powiedzieć, że Bóg ciebie wybrał. I ciebie potrzebuje. W związku z tym ma jakiś plan dla twojego życia. Masz coś, czego nie mają inni. Jesteś wartościowy. Bóg właśnie ciebie potrzebuje. Z tą twoją słabością, którą masz, z twoją wiernością, bo też Bóg patrzy na twoje serce i chyba o twoją wierność chodzi mu bardziej. Jemu właśnie o to chodzi. Wiesz, by nie można było powiedzieć, że my jesteśmy tutaj dlatego, że ktoś jest mądry, ktoś jest silny, zawdzięcza to sobie, dlatego, że mamy wpływy, dlatego, że mamy pieniądze, dlatego, że mamy możliwości. Nie, nie. Jesteśmy tutaj tylko z Jego łaski, tylko dlatego, że On ciebie umiłował. Jestem tylko dlatego, że mnie kocha i nie ma żadnego innego powodu. Tylko i wyłącznie to, że Bóg ciebie kocha. To jest jego powód. Kiedy Bóg mówi w swoim przykazaniu, będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej swojej siły, z całej duszy, całej swojej myśli, ze wszystkich swoich tych ograniczonych, biologicznych, duchowych, fizycznych, absolutnie intelektualnych sił, z tego wszystkiego będziesz Boga kochał. Wiesz, dlaczego Bóg tak powiedział? Dlatego, że On ciebie pokochał pierwej ze wszystkich swoich sił, z całej swojej duszy, z całego swojego umysłu, ze wszystkich swoich możliwości. Bóg najpierw ciebie pokochał. I On nie mówi ci, że masz Go kochać teraz bardziej i bardziej, dlatego, że On jest zachłannym Bogiem, który siedzi na tronie i mówi, kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj mnie. Ale dlatego Bóg to mówi do ciebie, bo On ciebie umiłował całym sobą najpierw. Wiesz, kim jest Bóg? Wiesz, jaki potężny jest wszechświat, który On stworzył? 10 miliardów galaktyk, tak? A wiesz, jak duży jest wszechświat? Naukowcy mówią, że podobno Wszechświat ma 16,5 miliarda lat świetlnych.
tak jest rozciągnięty, taką ma wielkość. Nie? Ja nie wiem, ile to jest, kompletnie, nie, to wykracza poza mój umysł, ale jak tak mówią sobie naukowcy, no to okej, 16,5 miliarda lat świetlnych, taka podobno jest przestrzeń tego wszechświata. Tak? A my mówimy o tym, że Bóg jest większy niż ten wszechświat, niż to wszystko, co On stworzył, niż ta przestrzeń. I ten większy niż wszystko, co stworzył Bóg, ma większe niż to wszystko serce do Ciebie. I On Ciebie tym sercem kocha, większym niż wszystko inne. I tym całym sercem, z całej swojej siły, ze wszystkich swoich umysłów, z tej całej swojej mocy, z całej swojej duszy, Bóg i umiłował Ciebie. Taka jest Jego miłość. A Ty jesteś jaki? Kropla? Ułamek w stosunku do tego? No taki jesteś. Jestem małą kropelką, prochem. Nic nie znaczę. Może dla ludzi nic nie znaczę, ale dla Boga? Popatrz, ile Ty znaczysz dla Boga. Bóg Ciebie pokochał bardziej niż to wszystko. Jesteś w związku z tym kimś szczególnym, prawda? Nie wiem, pomachaj głową, tak, nie zgadzam się, tak? Ja chciałbym, siostry i bracia, dzisiaj, żebyśmy to słowo przyjęli, żebyśmy chcieli, mogli zobaczyć na tę Jego doskonałą miłość i Jego wybór. Bóg Ciebie kocha. Ja wiem, że gdy tutaj po prostu przychodziliście, to widzieliście o tym doskonale, że On Was kocha, tak? Wiedziałeś o tym, tak? Wiedziałeś? Wiem, że niczego, co mówię tutaj Wam dzisiaj, nie mówię w znaczeniu takim, że wow, dowiedziałem się czegoś, czego nie wiedziałem. Piotr, normalnie walnąłeś mi tak, że kurka, objawienie. Nie. Słyszałeś o tym. Wiedziałeś. Tak? Ale czy wie o tym Twoje serce? Tak, bo tu nie chodzi o umysł, o jakąś teologię, intelektualne zrozumienie. Czy wie o tym Twoje serce? Kiedy się lękasz? Kiedy przychodzą trudne chwile? Kiedy naprawdę przychodzi doświadczenie do Twojego życia? Czy wie Twoje serce, kiedy czujesz, że jesteś do niczego? Czy wie Twoje serce, kiedy się potkniesz i przewrócisz? Czy wie Twoje serce właśnie wtedy, kiedy zgrzeszysz? Czy wie Twoje serce, że Bóg nawet wtedy nie przestał Ciebie kochać? Każdy, jeżeli byś z nienawiści do Niego pokroił Go na tysiące drobnych kawałeczków, to każdy z tych kawałeczków będzie dalej do Ciebie wołał: kocham Cię, moje drogie, kochane dziecko. Jego miłość do Ciebie się nie skończy. Nawet kiedy Ty odrzucisz Go ze swojego życia, On dalej będzie Ciebie kochał. I On dalej do końca, póki tylko jest nadzieja, będzie o Ciebie walczyć. Tak Bóg Ciebie kocha. On swojego Syna jednorodzonego nie oszczędził, ale dał za Ciebie, żeby umarł za Twoje grzechy. Czy wie Twoje serce o tym, że nawet gdy, wiesz, zapadniesz na chorobę, będziesz kaleką, wtedy, gdy zdarzą się w Twoim życiu trudne, takie nieprzewidywalne okoliczności, Bóg nie przestaje Cię kochać? Stracisz swoje dziecko. Czy wie Twoje serce o tym? Nie, czy tylko umysł przyswaja tę prawdę. Kiedy czytamy ten tekst z powtórzonego prawa, z 30 rozdziału, który cytowałem podczas uwielbienia, tak? On nadaje się dzisiaj do tego kazania doskonale, ponieważ dzisiaj się zastanawiamy nad wyborami. Tak, wyborami. Mamy i podejmujemy różne decyzje w naszym życiu, ważne decyzje. Tydzień temu podjęliśmy jedną z takich ważnych decyzji, tak? Bo to, jacy ludzie zostali wybrani do rządu tydzień temu, będzie miało wpływ na następne lata naszego kraju, będzie miało wpływ na to, czy będzie Ci się żyło dobrze w Twoim mieście, w Twoim kraju, w naszej gminie, na naszej wsi. Jestem ze wsi, a propos, tak? Czy się będzie dobrze żyło, czy wybraliśmy mądrych ludzi, tak? Bo od tego dużo
zależy, czy oni będą podejmować mądre decyzje, czy też będą tylko zagarniać wyłącznie jakby do swojej kieszeni i szukać swojego własnego dobra. Decyzje, one są ważne. Musimy je podejmować każdego dnia. Chcę powiedzieć, że kiedy patrzymy na ten tekst, on mówi tak. Kładę przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo, mówi Bóg. Wybierz życie. Wybierz życie, żebyś żył. Wybierz życie. Kładę przed Tobą życie i śmierć, i dobro, i szczęście, ale z drugiej strony niepowodzenie, przekleństwo. Człowieku, nie bądź głupi. Nie bądź głupi. Wybierz życie, żeby żyć. Nie uciekaj ode mnie. Nie uciekaj ode mnie. Głosimy Ewangelię już od dłuższego czasu i ja jako taki jakby człowiek troszkę myślący, chrześcijanin, zastanawiam się nieraz, dlaczego ludzie nie chcą przyjąć Ewangelii. Przechodzą pod tą galerią obojętnie, nie chcą przyjąć Chrystusa, odrzucają nawet Chrystusa. Ostatnio mieliśmy takie wydarzenie, ktoś gdzieś, jakaś dwie młode osoby przechodziły i chwała szatanowi, zaczęły tam pod nosem marudzić. Dlaczego? Jeśli w Nim jest życie, w tym Bogu, w tym Chrystusie, jest mądrość i sprawiedliwość i usprawiedliwienie z naszych grzechów, dlaczego oni nie chcą tego przyjąć? Co jest wrogiem tego? Co jest w opozycji? Co jest wrogiem naszego zaangażowania się, naszego oddania się Bogu, Chrystusowi? Co stanowi tą największą przeszkodę? Bo jest jakaś przeszkoda w ich życiu. Jest coś, co im nie pozwala przyjść do Chrystusa. Ale jaka jest przeszkoda też w Kościele? Tak, bo ja podobne mechanizmy, może akurat nie w takim wymiarze, widzę też w Kościele. Ja chcę zwrócić tutaj naszą uwagę również i na to, bo może być i tak, że ktoś podjął już decyzję pójścia za Chrystusem, tak? Podjął decyzję, może nawet nie rok, nie 5 lat, nie 10 lat, może tak jak ja, 30 lat podjąłem decyzję. Ale czy to wystarczy? Ale czy dzisiaj wciąż ja jestem pod tą decyzją i zgadzam się i kontynuuję tą decyzję? To jest istotne. Jakby nią jestem zobligowany do podejmowania następnych decyzji. To właśnie ta decyzja, którą podjąłeś, nie wiem, wczoraj, 5 lat, 10 lat, 30 lat temu, ona wpływa na twoje tu i teraz. I dalsze decyzje, które teraz musisz wciąż i wciąż z tego tytułu, z tego powodu, który był kiedyś, wciąż na nowo wybierać. Musisz dalej wybierać codziennie Jezusa Chrystusa i dlatego nasze życie, twoje życie jest nieustannym takim wyborem i wybieraniem. Tak? I zastanawiałem się nad tym, że no, jako ludzie wolni, tak, przez Chrystusa Jezusa uwolnieni, dzisiaj, wiesz, nawróciłem się do Chrystusa, ale On nie odebrał mi wolnej woli? Wiesz, masz wolną wolę w dalszym ciągu. Chrześcijanin jest wolnym człowiekiem. Właśnie uzyskałem wolność od Chrystusa po to, abym mógł dokonywać wyborów i znowu mogę powiedzieć Panu Bogu tak, a dlaczego czasami mówię nie? Dlaczego tak się dzieje? Bo są ci, którzy starają się, by twoje wybory były takie niepełne. To znaczy, bym zawsze bał się do końca tak pójść na 100% za Jezusem Chrystusem. I to mnie ogranicza. Bym mógł zaangażować się tak naprawdę, na przykład, nie wiem, we wspólnotę, w Kościół, w chrześcijaństwo, w czytanie Pisma Świętego. Po prostu to jest lęk. Jeden z tych takich jakby wrogów, które ja widzę, to lęk przed zaangażowaniem się.
Wiem, że jak powiem, tak, Panie Jezu, dobrze chcę pójść za Tobą, chcę, to będę musiał się co? Zaangażować. Będę musiał się zaangażować, tak? Jesteśmy ludźmi, którzy nie chcą się angażować. Nie mówię tu o lenistwie, ale o decyzji, tak? Chcielibyśmy oczywiście, żeby pewne rzeczy się działy, ale jak już przychodzi to do czego, to ja już tak się wycofuję troszeczkę, no i mam problem z tym, żeby się zaangażować. Wiemy, jak powinno się dziać, tak? Wiemy, jak powinien wyglądać kościół, jak powinien wyglądać pastor, jak pastorowa powinna wyglądać. Wiemy, jak nabożeństwo powinno wyglądać, uwielbienie, jak to wszystko ma wyglądać, tak? Ale jeśli chodzi o to, że musimy się sami już w to zaangażować, to co? Wycofujemy się, tak? Niech robią to inni. I tu sobie wymyślamy, bo inni robią to lepiej, bo co, bo są sprytniejsi, bo są jacyś, tak? Powiem, tak, wiem, jak to powinno działać, ale nie stać mnie na to, żeby się zaangażować w coś, tak, bo to oznacza, wiesz, wysiłek, tak, bo to oznacza trud nagle, to oznacza jakąś ofiarę, bo to oznacza nieraz jakieś cierpienie, tak, bo ludzie będą o mnie mówić, tak. A najgorsze, wiecie co, jest to, ja to powiem, gdzie już ktoś jakby sam nie chce się zaangażować, ale na dodatek gdzieś za plecami zaczyna obgadywać tych, którzy się angażują. Bo to tak, wiecie, ja wiem, o czym ja mówię, bo ja jestem człowiekiem już wierzącym 30 lat, nie jestem naiwny i osobą, która prowadzi różne społeczności przez 15 lat, to ja wiem, jak to wygląda, wiecie, z tyłu, gdzieś tam, ludzie się angażują, ludzie czasami wypruwają z siebie nieraz i flaki, a inni, ci, którzy się przeważnie nie angażują, mają dużo czasu na to, żeby za plecami obgadywać, krytykować. Tak? Bo jak się ktoś angażuje całym sobą, on nie ma czasu na głupoty. On nie ma na to czasu, żeby się zastanawiać, obgadywać innych. Po prostu on się zajmuje poważnymi rzeczami. Tak, ja wiem, co powinno być, tak? Ale nie chcę się zaangażować. A chcę się zapytać, jak to jest w przypadku Pana Boga? Tak? Bo popatrz, Bóg postanowił, On pomyślał sobie, Bóg chciałby, żeby ludzie byli szczęśliwi, żeby byli naprawdę szczęśliwi, żeby wszystko było dla nich wspaniale i wspaniale się u nich działo. Takie jest Jego serce. Bóg tak chce, żeby ludzie Jego kochali, siebie kochali nawzajem i żeby żyli ze sobą jak brat z bratem. Żeby żyli ze sobą szczęśliwie, tak absolutnie jak najszczęśliwsi na świecie ze sobą małżonkowie. Tak Bóg chce, abyśmy żyli, ale wiem, że gdy będę chciał, by tak się stało, to będę musiał ponieść ofiarę, to będę musiał się zaangażować. I się chcę Ciebie zapytać, czy Bóg zaangażował się? Czy się zaangażował? W 100% się zaangażował się, tak? Tak? Chcę się zapytać, czy się zaangażował? No proste pytanie. No zaangażował się w 100%, tak? Bo od samego myślenia, że chciałbym, że sobie to życzę, że byłoby lepiej, może chciałbym, żeby ludzie byli szczęśliwsi, chciałbym, żeby był on szczęśliwy, żeby się dobrze jemu powodziło, chciałbym, żebyś był naprawdę błogosławiony. Od samego myślenia, siostry, bracia, nic się nie stanie, tak? Jest w nas taki lęk przed zaangażowaniem. Ale od samego myślenia, wiesz, nie bądźmy głupi, nic się nie stanie. Ja bym wiele rzeczy mógł zrobić w tym kościele, we wspólnocie, nie wiem, w swoim domu, tak, ale nie chcę się zaangażować, bo wiem, że jak zaangażuję się, to będę musiał prawdopodobnie jakąś ofiarę, nie wiem, ze swojego życia, czasu, z czegokolwiek ponieść, ze swojej aktywności, a może ze swoich nawet i pieniędzy.
To, o tym też trzeba powiedzieć, bo mówimy o pewnej darmowości, że wszystko jest jakby, zbawienie jest z łaski za darmo przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Chcę powiedzieć, Bogu niech będą dzięki, że On się zaangażował. I On się zaangażował na 100%. Dokonał tego wyboru. On wybrał. Pan wybrał Ciebie i to jest Jego wybór. Nie ze względu na talenty, jakie masz, ani ze względu na Twoje zdolności, ani nie ze względu na to, co potrafisz, czyli jakie masz jakieś tam możliwości, ani ile masz pieniędzy nawet, jakiekolwiek, cokolwiek masz. Bóg Ciebie nie dlatego wybrał, że jesteś wpływowym człowiekiem, ale dlatego, że Cię umiłował. Bóg Cię pokochał. Taki jest Jego wybór. Bóg Cię kocha. Ponieważ On z całego serca i z całej siły Ciebie pokochał. Ty tej miłości, wiesz, nie możesz kupić. Chcę powiedzieć, jesteś za biedny. Jesteś biedakiem. Ty nie potrafisz tego sobie kupić za żadne pieniądze, bo tyle nie masz. I zachęcam Cię w związku z tym dzisiaj, abyś przyjrzał się tym wyborom Pana Boga. Kiedy wrócisz do domu, bo ja już kończę to kazanie, tak byś zobaczył, jak Bóg wybiera. Abyś nauczył się od Niego też czegoś ważnego. Też byś zobaczył siebie w swoich wyborach. Chciałbym Was zaprosić do takiego rozmyślenia, kiedy wrócisz do siebie do domu, żebyś o tym sobie pomyślał. I to jest takie słowo, które może być pretekstem do tego, ale możesz wrócić do siebie do domu i rozmawiając sobie, nie wiem, ze sobą samym, albo z żoną, albo z kimś, się pytać, no o czym było kazanie? No, o wyborach. Po prostu pastor znowu zajmował się polityką. Tak wrócisz do domu, to kompletnie nie zrozumiałeś, o czym było dzisiaj mówione. Kompletnie. Wtedy jest taki czerwony dzwonek, żeby się zastanowić po prostu nad sobą. Daj, Panie Boże, żebyśmy usłyszeli dzisiaj to słowo, które Bóg kieruje do Ciebie. O błogosławionych wyborach Pana Boga. O tym, że Bóg Ciebie wybrał. Tak? I jeszcze raz na koniec to pytanie, którym dzisiaj zacząłem kazanie. Do której grupy należysz? Do której grupy należysz? Aha. Ludzie się patrzą na nas, mówią, jesteście nic nieznaczącym promilem ludzi w społeczeństwie, nic nieznaczących, nie macie nic, nie macie ani wpływów, ani pieniędzy, nie jest. Jesteś ani specjalnie mądry, ani specjalnie rozgarnięty, urodzony w jakiejś rodzinie wpływowej. Nie jesteś specjalnie szanowany, bo nie jestem, prawda? Dlatego Bóg nas wybrał, że nie jesteśmy. Właśnie dlatego, tak brzmi tajemnica Bożego wyboru. Wybrał Ciebie Bóg właśnie dlatego, że jesteś słaby, nierozgarnięty, głupi. Tak pisze w tym tekście. Jemu się podobają tacy jak ty. Z jednego prostego powodu. Bo Bóg ciebie kocha. Nie ma innej podstawy Jego wyboru. Bogu niech będą dzięki za Jego wybór. Panie Boże, ja dziękuję Ci za to, że jesteśmy tutaj, na tym miejscu, każdy z nas. Każdy z nas jest niezwykle cenny, niezwykle wartościowy, ponieważ Twoja miłość, która jest wszechmocna, wszechogarniająca cały wszechświat, jest tak wielkie Twoje serce. Panie Boże, i Ty tym swoim sercem umiłowałeś i ukochałeś każdego z nas. Jak bardzo wartościowy musi być w związku z tym po prostu każdy z nas, który jest tutaj dzisiaj na tym miejscu. Ja sobie nie potrafię tego wyobrazić. Tak jak nie potrafię sobie wyobrazić tego, ile to jest 10 miliardów galaktyk. Błogosławimy Ciebie, Panie Boże, i dziękujemy Ci za Twoją miłość i Twoje wybory, które Ty masz dla nas. Alleluja. Amen.